Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, mamy dzisiaj sobotę, to jest 13 dzień marca, a to jest kolejny wstawak ostatni w tym tygodniu, wielkopostny, karmelitański, mistyczny i tam te wszystkie inne ważne przymiotniki. Mówiąc najkrócej, zróbmy go. Moi drodzy, moi mili, witam Was bardzo serdecznie w sobotę i zapraszam na jeszcze jeden cytat w tym tygodniu kończący te nasze zmagania tego tygodniowe. Posłuchajcie dzisiaj świętej Teresy od Jezusa z bardzo pięknym zdaniem, dosyć długim, ale bardzo pięknym. Ja nie znajduję niczego, z czym można by porównać to wielkie piękno duszy i jej wielką pojemność. A prawdziwie nasz rozum, bez względu na to, jak byłby przenikliwy, zaledwie zdaje się zbliżać do uchwycenia tego, Podobnie jak nie jest w stanie zgłębić Boga. On sam mówi przecież, że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Nie mała to strata i powód do zażenowania, że z naszej winy nie rozumiemy samych siebie ani nie wiemy, kim jesteśmy. Zobaczcie, Teresa oczywiście jak zawsze kręci się wokół tego tematu nieznajomości siebie i poznawania siebie, nie? Mówiłem wam ostatnio, kiedy o tym mówiłem, o tym poznawaniu siebie u Teresy, to mówiłem wam przede wszystkim o poznawaniu tego, co jest w nas beznadziejne i złe, po to, żeby dać to Jezusowi w ręce, nie? A Teresa nie tylko jakby o tym mówiła, nie mówiła tylko o tym, że jak nie poznasz swojej słabości, to, to nie możesz dać jej Bogu, żeby Bóg ją naprawił. Mówiła to o czymś innym. Mówiła... ten cytat bardzo pięknie to pokazuje że ona nie pojmuje tego jak piękna i jak pojemna jest dusza, że to jest w ogóle tak wielkie, prawie że jak w ogóle sam Bóg jest wielki, piękny i piękny i, i pojemny i w ogóle nie, nieuchwytywalny, nie? Z czego to wyciągnę? No z bardzo prostego zdania, nie, że skoro jesteśmy na jego obraz i podobieństwo, to musimy być tacy jak on, nie? Kochani, to jest w ogóle takie zdanie, którego ja myślę, my trochę nie doceniamy doznanie z księgi rodzaju, nie, że Bóg stworzył Adama i Ewę na swój obraz i swoje podobieństwo. Kłani nie potrafimy tego oczywiście dotrzeć właśnie, po pierwsze dlatego, jak mówi Teresa, bo to jest przed nami trochę zakryte, a po drugie nie jesteśmy w ogóle w stanie tego odkryć do końca w tym życiu, bo dopiero to się objawi po śmierci. Nie wiem, czy pamiętacie, nie, ten fragment z Koryntian z hymnu o miłości, gdzie, gdzie, gdzie Paweł pisał, nie, że na razie widzimy jakby w zwierciadle, jakby nie widzimy naprawdę jeszcze, widzimy tylko jakieś odbicia, widzimy jakieś refleksy. Też nie oszukujmy się, kochani, to nasze zwierciadło, Czasem jest zabrudzone, zmatowiałe, wykrzywione i tak dalej. Dlatego nie widzimy do końca. Mówi: jakby na razie pojmujemy to jak dzieci, a kiedyś to pojmiemy jako dorośli. koń pomyślcie, jak byliście dziećmi, nie? Mieliście jakiś ogląd świata, ale teraz jak o tym samym się dzieje, że jak byłem dzieckiem 5-letnim, myślałem takie i takie rzeczy o świecie. No to myślę sobie, Boże, głupi byłem, przecież nic nie wiedziałem wtedy, nie? I oczywiście na tamten wiek to było usprawiedliwione, no bo miałem 5 lat. Ale dzisiaj wiem znacznie więcej i zupełnie inaczej patrzę na różne rzeczy. Mało tego. Inaczej patrzyłem na różne rzeczy 10 lat temu i przez te 10 lat się moja osobowość rozwinęła, doświadczenia życiowe się zwiększyły i teraz inaczej patrzę na różne rzeczy. I pewnie za 30 lat, o ile dożyję, będę widział jeszcze inaczej. Więc kochani, pomyślcie w ogóle, co będzie, dopiero jak umrzemy. I zaczniemy naprawdę widzieć tego, to, kim jesteśmy. Kochani, co to znaczy? No, poczekaj, no, dba, no skoro, skoro tego się nie da poznać, no to o co chodzi? Nie, nie. Nie da się tego poznać w pełni, tutaj, za życia. Ale to nie znaczy, że nie można w ogóle tego poznawać. I konie, ona mówi z zażanowaniem patrzy na siebie, że tak mało w to wkładamy wysiłku, żeby zobaczyć, na ile nas stać. Konie, bo to na tym to polega. Ja jedno z zadań, które stawiam zawsze, kiedy jestem z ludźmi, to jest pokazywać im, próbować im pokazać, że mi to wychodzi, ale pokazywać im, na ile ich stać. Czyli oni sami nie wierzą, że są do czegoś zdolni, coś potrafią, mogą się w coś zaangażować i tak dalej, a ja próbuję im pokazać, że stać ich na więcej niż przypuszczają, że są bardziej pojemnie, mają większe i piękniejsze dusze niż myślą, że mają. I tylko oni dokładnie o to chodzi w tym, w tym cytacie. Posiedźcie z tym trochę: szukajcie siebie, szukajcie własnego serca. Teresa naprawdę bardzo w tym była mądra. Nie da się zdobyć nieba, nieba nie, da, nie da się rozwinąć w pełni, jak nie poświęcisz sobie i poszukiwaniu siebie wystarczającej ilości, ilości czasu. Pomyślcie o tym. Moi drodzy, moi kochani. Dziękuję Wam za kolejny tydzień, za kolejne wstawaki wielkopostne. W poniedziałek oczywiście ruszamy z kolejnym czwartym już chyba tygodniem Wielkiego Postu, już jesteśmy za połówką. Ale właśnie no, spotykamy się, więc bardzo Was zapraszam. Miejcie proszę najlepszy dzisiaj dzień. Bardzo Was ściskam, bardzo Was pozdrawiam, bardzo Was błogosławię i do poniedziałku. Z Bogiem. Pa! pa.